Tabakach, 4 kwietnia, Anna Tabaka. Dzień dobry, zapraszam na Silesia Flash. Do wyborów zostały ostatnie dni i ostatnie kampanijne spotkania. W całym kraju trwają akcje, które mają jeden cel – uświadomić Polakom, jak wysoka jest stawka i przekonać, że liczy się naprawdę każdy głos. Samorządowcy z regionu apelują do mieszkańców, aby ci ruszyli do urn w najbliższą niedzielę i przekonują, że wybory samorządowe to realna szansa na to, żeby wpłynąć na zmiany, które nas bezpośrednio dotyczą. Paweł Jędrusik. W czwartek w Katowicach do uczestnictwa w wyborach zachęcali m.in. włodarze Katowic, Tychów, Mikołowa czy Sosnowca oraz parlamentarzyści. Dlatego, że samorządowcy, to co robią nasze miasta, jest najbliżej tak naprawdę mieszkańców. Pokazały to takie wydarzenia jak pandemia, kiedy to my jako pierwsi pomagaliśmy tym, którzy byli zamknięci w swoich mieszkaniach, jeszcze zanim rząd zaproponował jakieś systemowe rozwiązania. Ale to nie tylko taki wpływ, bo przecież to od samorządu często zależą na przykład ceny wody czy realizowane w mieście inwestycje. I nawet jeśli ktoś myśli, że nie ma na kogo zagłosować, to warto zapoznać się z kandydatami. Ja zawsze będę zachęcał do tego, żeby pójść na wybory bez względu na to, czy się ma swojego kandydata, czy nie. Jeżeli nie mamy przekonania do jego przekonań politycznych, programowych, to przynajmniej wybierzmy kogoś, kto wydaje się nam albo go znamy, że jest, nie wiem, no, z punktu widzenia jakiegoś egzystowania w społeczeństwie dla nas jak najbardziej tożsame. Samorządowcy chcieliby, aby powtórzył się wynik frekwencyjny z wyborów parlamentarnych. Wówczas w głosowaniu wzięło udział ponad 74% osób. Frekwencja wyborcza 15 października to w Mikołowie przebiła wszelkie dotychczasowe poprzednie rekordy i średnio dla miasta wyniosła 78%, a w jednym z obwodów była nawet powyżej 85%. Jedno jest pewne, wybory samorządowe powinny być prawdziwym świętem demokracji i warto po prostu na nie pójść i zagłosować. Główny kontrkandydat obecnego prezydenta Katowic ma duże problemy. Dawid Durał jest podejrzany o znęcanie się psychiczne nad żoną i synem oraz naruszenie nietykalności policjantów. Niektórzy kandydaci na radnych z jego komitetu uważają, że powinien zrezygnować ze startu w wyborach. Jego żona nie komentuje całej sytuacji. Łukasz Kądziołka. Jaki naruszyłem artykuł 15? Proszę pana, ja nie będę z panem 14. dyskutował. Ja mówię teraz przy pana, pan jest z naszej dyspozycji. Proszę, by pan wstał. To nagranie z interwencji policji w domu Dawida Durała, kandydata na prezydenta Katowic. Jest takie prawo, proszę pana, proszę wstać, wykonywać polecenia. Jeżeli pan nie będzie wykonywał poleceń, będzie użyta siła. Durał został zatrzymany w piątek wieczorem i trafił do aresztu, gdzie spędził 2 dni. Prokuratura przedstawiła mu 2 zarzuty. Postępowanie jest jednak na bardzo wczesnym etapie. Podejrzany Dawid D. stoi pod zarzutem znęcania się na chwilę obecną tylko i wyłącznie psychicznego nad żoną i dzieckiem, jak również pod zarzutem naruszenia nietykalności cielesnej i znieważenia funkcjonariuszy, którzy w dniu 29 marca bieżącego roku podjęli wobec niego interwencję w miejscu jego zamieszkania. Jeszcze 2 dni temu promował się w mediach społecznościowych i wiele komentarzy było przychylnych. Teraz ludzie piszą o nim ten, który bije żonę. Z jego żoną Dominiką udało nam się skontaktować, ale nie zgodziła się na rozmowę. Nie będę na chwilę obecną udzielać żadnych informacji mediom. Jak wskazałam w moim oświadczeniu, proszę o uszanowanie spokoju i zdrowia mojej rodziny, a zwłaszcza mojego synka. Pisze żona Dawida Durała, a w jej oświadczeniu czytamy, że doszła z mężem do porozumienia i zamierza głosować na niego w nadchodzących wyborach. Droga po zwycięstwo w wyborach dla kandydata Polski 2050 mocno się skomplikowała. Partia wycofała poparcie dla Durała, został też zawieszony w prawach członka. Poza tym stracił poparcie Ruchu Autonomii Śląska, który ma swoich kandydatów na tych samych listach. Trudno sobie wyobrazić sytuacji, że taka sytuacja nie odbije się w ogóle na wyniku wyborów. Natomiast mam nadzieję, że ona będzie miała główne konsekwencje w wyborach na prezydenta Katowic. Mam nadzieję, że nie odbije się mocno na wynikach do Rady Miasta Katowice. To, co się wydarzyło, może odbić się na wynikach wyborów. Wiedzą o tym jego koledzy. Sytuacja, która wyszła z Dawidem Durałem, no jest kłopotliwa, natomiast my mamy komitet złożony z 38 osób. Mamy 38 kandydatów na listach.
i którzy tak naprawdę cały czas stanowią tą alternatywę. To nie jest tak, że my nagle po takiej sytuacji znikniemy. Choć niektórzy podobno doradzali Dawidowi Durałowi, żeby zrezygnował ze startu w wyborach, on nie ma takich planów. Ale dlaczego miałbym się wycofywać? Pracowałem na to ciężko 5 lat. Nie ma żadnej innej alternatywy dla tego miasta niż ja. Ja się dowiedziałem o problemach w swoim małżeństwie tak na poważnie w listopadzie ubiegłego roku, czyli po pierwszej kampanii wyborczej. Sygnały, które dawała mi żona, no nigdy wcześniej nie docierały jak gdyby do mnie. Nie wiem, czym to było spowodowane. Kandydat na prezydenta raz w tygodniu musi zgłaszać się na komisariacie, ma zakaz zbliżania się i kontaktowania z żoną i dzieckiem. Nie może też z nimi mieszkać. Batalia o fotel prezydenta Gliwic. Dzisiaj kandydatce Koalicji Obywatelskiej poparcia udzielił Donald Tusk. Przekonywał, że Katarzyna Kuczyńska-Budka to najlepszy wybór. W trakcie wizyty premier poruszył też temat metropolii i pokopalnianych gruntów. Łukasz Kądziołka. Wybory mobilizują. Choć Donald Tusk intensywną kampanię ma za sobą, to jednak angażuje się też w tą trwającą. Dzisiaj poparł Katarzynę Kuczyńską-Budkę. Jestem naprawdę dumny, że mogę dzisiaj stanąć za wami. Staram się jakoś was wesprzeć, chociaż wiem dokładnie, że wy same przede wszystkim będziecie miały w swoich rękach swój los i los gmin i miast, za które chcecie wziąć odpowiedzialność. Jednak premier skorzystał też z okazji i w Gliwicach zapowiedział, że wykup nieruchomości od spółki restrukturyzacji kopalń zostanie ułatwiony. Będziemy finalizowali decyzje, które umożliwią osobom uprawnionym nabycie tych byłych mieszkań zakładowych. Mówię o osobach uprawnionych, a więc pracownikach i emerytach głównie, którzy pracowali w tych zakładach, z których te mieszkania pochodzą. Te mieszkania miałyby być możliwe do wykupienia za jedynie 5% wartości. Sosnowiecka policja zajmuje się sprawą wtargnięcia grupy pseudokibiców na trening piłkarzy Zagłębia Sosnowiec. Według jednych relacji kibice mieli pobić trenera Aleksandra Hackiewicza. Szkoleniowiec miał zostać uderzony w twarz i kilka razy kopnięty. Według innych źródeł nie doszło do rękoczynów, ale wyzwisk. Paweł Jędrusik. Bez względu na to, jaki przebieg miało zdarzenie w środę przed południem, trzeba powiedzieć wprost, doszło do skandalu. Trzeba powiedzieć jedno, no nie może dochodzić do aktu agresji wobec sportowców, wobec trenerów, niezależnie na to, jak jesteśmy zadowoleni czy niezadowoleni przede wszystkim z tego, co się dzieje. Także chcielibyśmy, żeby takich sytuacji nie dochodziło. Sprawa została już zgłoszona na policję. Według informacji na boisko przy ulicy Kresowej wtargnęła grupa około 20 do 30 pseudokibiców. Około godziny 19 w sosnowieckiej komendzie zostało przyjęte zawiadomienie, które dotyczyło naruszenia nietykalności cielesnej. Policjanci teraz będą ustalać przebieg i wszystkie okoliczności tego zdarzenia. Materiały zostały przesłane do prokuratury. Według dziennikarza Gazety Wyborczej Marcina Pietraszewskiego, który zajmuje się tematyką pseudokibiców, dużym problemem jest ciche przyzwolenie klubów na takie zachowania. Mnie to nie zadziwia, tylko przeraża, bo to jest proces, który trwa od wielu lat. Kibice czują się w dużej części właścicielem, gospodarzem klubów piłkarskich. Kluby piłkarskie udają, że nie ma problemu, a przecież pamiętamy, te przypadki były i na Śląsku, i w innych miastach Polski. Nadal nie milkną też echa wybryku chuligańskiego podczas wielkich derbów Śląska na Stadionie Śląskim. Wiadomo już, że straty, jakie spowodowali kibole, są bardzo duże. Jesteśmy w trakcie postępowań, które wskażą wykonawców, którzy będą naprawiać poszczególne części. Musimy tutaj wyodrębnić trzy kwestie zasadnicze. Uszkodzenia łazienek, drzwi, to są takie roboty budowlane, to jest wartość około 180 tysięcy złotych. Infrastruktura krytyczna, serwerownia, niskie prądy, tutaj mamy około 900 tysięcy złotych. Pozostałe koszty to jest naprawa okablowania czujników dachu. Łącznie koszt naprawy zniszczeń wyniesie około 1 200 tysięcy złotych. Spędzają w więzieniu od kilku do nawet kilkunastu lat, a ich powrót na wolność najczęściej jest bardzo trudny. Byli więźniowie nie tylko zmagają się ze znalezieniem pracy, często powrót za kraty to kwestia czasu. Od lat pomaga im Fundacja Pomost z Zabrza, która prowadzi społeczny ośrodek readaptacji. Teraz jednak sami potrzebują pomocy. Każdy może wesprzeć ośrodek, wpłacając datek.
W pomoc fundacji zaangażowali się też piłkarze i klub Górnika Zabrze. Karolina Komada. Od 13 lat pomagają innym wyjść na prostą. Teraz oni potrzebują wsparcia. Fundacja Pomoc w Zabrzu zajmuje się byłymi więźniami, którzy po opuszczeniu więziennych murów często nie potrafią odnaleźć się w otaczającej rzeczywistości i szybko wracają do starych nawyków. Rozmowy w tym to są najważniejsze. Rozmowy i obecność. Tak dalej. Miłosz Trela w ośrodku jest już 7 miesięcy i choć w zakładzie karnym spędził 3 lata, to wyjście na wolność nie było łatwe. Fundacja okazała się dla niego wielkim wsparciem. 7 miesięcy bardzo ciężkiej pracy nad sobą, nad emocjami, nad pogodzeniem się z tym, co się tak naprawdę stało. Fundacja dała mi dużą możliwość poukładania sobie w głowie tego, co zaplanowałem sobie w zakładzie karnym, bo ja zaplanowałem sobie, że zmienię wszystko po prostu, co zaważyło na tym, że trafiłem do zakładu karnego. Fundacja pomogła mi w takim momencie, że miałem cały czas, mam wsparcie terapeutów, psychologów, mam możliwość pracy, noclegu tutaj przede wszystkim. Obecnie w ośrodku przebywa 20 byłych więźniów. Najpierw ośrodek zawalczył o nich, teraz oni walczą o funkcjonowanie ośrodka. Od kilku miesięcy fundacja boryka się z opłatami, które drastycznie wzrosły. U nas to jest na poziomie 300-400%. Druga rzecz jest taka, firmy, które przez wiele lat nas wspierały, no w zeszłym roku same ludzi zwalniały i po prostu wycofały się ze wsparcia. No trzecia rzecz jest taka, że no w Polsce nie ma finansowania readaptacji. Jednak jest kilka opcji wsparcia. Pomost można wesprzeć wpłacając pieniądze na internetową zrzutkę. Do akcji przyłączył się też Zabrzeński Klub Piłkarski. Mamy nadzieję, że uda Wam się tą koszulkę wylicytować. Samą akcję wspiera Lukas Podolski, który od 10 lat sam pomaga dzieciom poprzez własną fundację. Mam dziecka, gdzie też mamy dzieci, co mają też trudne sytuacje. I no ogólnie to się tak trochę nie różna, tylko jest podobna sytuacja tu, żeby się nie podawać, no, żeby mieć też cel w życiu, jak się stanie, się nie poddawać. Jak ktoś jest w ciężkiej sytuacji, to sam z tego nie wyjdzie, to są rozmowy na ważne. Mamy tam pedagogów w Niemczech, fundacji u nas różne, które tam z dziećmi usiądą, rozmawiają, jakie są sytuacje w domu i tak dalej. Górnik Zabrze przekazał na licytację koszulkę z podpisami całej pierwszej drużyny. Dodatkowo zaprosił byłych więźniów na mecz przy Roosevelta ze Śląskiem Wrocław. Zrzutka dostępna jest pod hasłem Uratuj Fundację Pomost, liczy się każda złotówka. Taki był czwartek. W imieniu Grzegorza Rządło zapraszam jutro. Do zobaczenia.